Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i witam was o 19.19 na kolejnym odcinku Spalionowa. Na samym starcie zapraszam was na plusa, ponieważ tam odcinki są codziennie o godzinie 14.14. Również sobie gramy na Palionowie, ale również będą jakieś tam inne odcinki, więc zapraszam bardzo serdecznie codziennie 14.14, tam 19.19, tutaj. Tyle, łapka w górę, subskrypcja, lecimy z odcinkiem. Słuchajcie, sytuacja jest napięta. Pokażę wam tylko, co robiłem jeszcze na plusie, zanim przejdziemy do tego, co się działo. Tutaj sprowadziliśmy zombiaka i jednego villagera. Mamy zombiaka, który nazywa się Mietek i po prostu on sobie tutaj siedzi. I jesteśmy tu już prawie przygotowani, znaczy w sumie to w ogóle jesteśmy przygotowani jeszcze, ale trzeba będzie zrobić podkę tutaj taką osłabiającą. No to wszystko na plusie będzie, więc zapraszam na plusa. Odcinek tam będzie z tego, jak będziemy próbować z tego wieśniaka wyciągnąć jak najlepsze enchanty. Ale dobra, to nie jest najważniejsze. W dzisiejszym odcinku muszę jakby zbadać dalej teren, zbadać dokładnie sytuację związaną z Emilią, no bo jest sytuacja no nie najlepsza po prostu, wiecie o co chodzi. Ona dalej myśli, że jest prawda mamą, że gdzieś tutaj są te jej dzieci i to jest bardzo, wiecie, średnia sytuacja. Ja pójdę z nią pogadać, pójdę się dopytać o co w tym wszystkim chodzi i tak dalej. Przede wszystkim spytam się też jej o co chodzi w ogóle z tym pomieszczeniem tam na dole, co znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Ten tam właśnie te całe kołyski i tak dalej, nie wiem o co chodzi. Halo, puk puk. Dzień dobry. No. Co? Nie, no proszę, ty dalej z tym, nie no. Po co ci to mleko? A nie mogę? Dobra, ale szczerze, powiedz, po co ci to mleko? Ale co cię to interesuje? No, normalnie do mnie przychodzisz, pokazujesz mi jakieś ciuszki dla dzieci, dodatkowo dowiedziałem się i tu już, kurczę, teraz zobaczymy, jak wybrniesz tego. Zapraszam tu na dół, zapraszam. Gdzie ty idziesz? Zapraszam. Ej, tutaj... czekaj, to no. Stop, gdzie ty idziesz? Gdzie no idę idziesz? Tutaj, gdzie trzeba pójść po prostu, ale jak on, czekaj. Tu, patrz, widzisz ten obraz fajny. Ej, taki... słyszysz to? Szybko na górę, szybko, stary, szybko. Aha, zapraszam, nie nabierzesz mnie na to. Co to jest? O, pokój. Pokój? Mhm. A dla kogo ten pokój? No, pokój po prostu. Tak? A dlaczego tu jest jedna kołyska i druga? O co tu chodzi? No... Ja ci nie będę nic mówić, bo ty co, się będziesz... wkurzasz. No bo, no się wkurzasz, no bo słuchaj, bo nie ma żadnych dzieci, a ty ciągle... Dzieci, tu ubranka, tu no coś. Co? Na co ci to mleko było? Nie ma tych dzieci, nie denerwuj mnie. Co? Nie ma, no przecież jak? Ty nie pamiętasz, co się działo, przecież ponoć ci wróciła pamięć. Byłaś w ciąży, ale nie było tych dzieci. Były. Nie, one się nie urodziły. Urodziły. Zjadła się. Sam je zjadłeś? Co no, masz nie, w piwnicy? Co? Pokaż. Ja nawet ty nie mam ukrywasz. Ja nawet nie mam piwnicy. A może ty je ukrywasz, co? Tak? No zaraz tak, zdecydowanie, dobra, oczywiście. Dobra. Aha, dobra, więc ty oszalałaś totalnie. Nie oszalałam, po prostu idę sprawdzić swoją piwnicę. Okej, dobrze, nie ma problemu, możemy sprawdzić moje piwnicę, ja tam nic takiego nie ukrywam. Zapraszam, o, możemy no to zobaczymy, no to zobaczymy. Wszędzie mogę wejść, tak? Tak. Dobra, no to w takim razie wszystko patrzysz. Wszystko ci przytrzepię, dobra, popatrz. No, proszę bardzo, proszę trzepać. Co to jest? Co? To. To? No to jest moja zbroja. Co to jest za guzik? No ten, no zejdź. No to nie mam nic do ukrycia, proszę bardzo. Podmianka na drugą zbroję, którą sobie zrobiłem. Mhm. Odkąd ty masz taką zbroję? No odkąd sobie zrobiłem, dobra. No i teraz będziesz mi to kraść tak jak kradłem tobie, dobra. Mnie to tam nie rusza. No. Mhm. Okej, okay, lecimy dalej. No. Dobra, co to jest? Tutaj jeszcze nie wiem co jest. Zacząłem to budować, ale tu nic nie zrobiłem. Jest tutaj nic. Aktualnie przydałoby się to oświetlić, bo tu mi się moby respią czasem. Ale już sobie to robię. Okej. No, już? Dobra. A tutaj? Czekaj, jakiś już, dźwięk już. Dziecka. Już. Co słyszałaś? Dźwięk dziecka, jakby ktoś płakał. To jest skrót moje dzieci. Ty masz... Nie, ja to słyszałam. Ty, uszy, ja to słyszałam. Dobra, no chcesz... No ja znowu słyszałam dziecko. Dobra, dziecko, to są dziecko, ptaki nazywane, to są zwierzęta, to są nie, takie nie, dźwięki. Nie, ja to słyszałam to na 100%. To jest gdzieś moja córka Róża. Dobra, no to szukaj, proszę bardzo. Dobra, no to szukam. Okej, co to jest? Co to za miejsce? Tu jest akurat... No właśnie, Mietek? Najlepiej jakbyś wyszła stamtąd, bo to właśnie bić, właśnie o to mi chodziło. Okay. To jest zombie Mietek, tutaj ja prawda przeprowadzam... A to, co to są za... No tu jest wieśniak, on po prostu z nim handluje. A wy wrócisz mnie stąd? Shift i spacja. Okej. Okay. Mhm. Co jest tutaj? No proszę bardzo, przejście do mojego lisa. Okej. A na dole? Na dole mam donatorów i wspierających. Nic tutaj nie ma do ukrycia. I co, nie masz piwnicy? A co to jest? Nie no, ma piwnicy? No ale dobra, czy tutaj coś jest podejrzanego? Tu jest tylko i wyłącznie tunele wspierających i donatorów tu są. Mhm. Okej. Okay. No jeszcze zobaczysz, na pewno tutaj gdzieś coś masz ukrytego, na przykład tutaj. O, wiedziałam.
No to nic nie a ma. A i co tutaj masz? No a tutaj może coś być, może tutaj będzie no, coś bo wybudowałem za dużą dziurę po prostu i dlatego tutaj to jest. A czy coś tu będzie? Może tak, ale póki co nic nie ma, no. Zamuruj mi to może, co? A okay. Dobra, sam sobie zamuruj. Nie mam nawet tego. Dobra, no. Coś jeszcze? Co i co? No, i co? I nic tu nie ma. No nie, na pewno coś, na pewno coś jest. Jaka szkoda, jaka szkoda, że nic nie ukrywałem w porównaniu do ciebie. No, chcesz sobie coś jeszcze przeszukać? No dobrze, no szukaj, nie ma problemu. No dobra, no i szukam właśnie. No to proszę bardzo, też. No, ale nie musisz, nie wiem o co ci chodzi, po prostu na siłę chcesz znaleźć mi jakieś rzeczy. Nie, ja to nie o co ci chodzi, nie, po prostu ja, nie wiem, po prostu cię jakoś gdzieś zachowujesz i nie o co ci chodzi. Ja się dziwnie zachowuję, przecież ty dzieci szukasz, których nie ma. Dobra, zamilcz. Aha, to ja zamilcz. Jak ty, o, patrz, bzyku, bzyku! Zyku! Dzień dobry, ja proszę bardzo, powiedz mu jaka jest sytuacja, no. Co się dzieje, witam. Widziałeś gdzieś moje dzieci? O, dzieci, ja... Dzieci? Jakie dzieci? Bardzo, to jest bardzo odpowiednia reakcja. Ja też nie wiem o żadnych dzieciach. A kto jest tatusiem? Gdzie jest tatuś? Tutaj? No, tutaj, ale on jest... Nie, no nie jest, nie! Yo, gratulacje, ale nie, kurczę, bzyku, nie jestem! To jest jakaś bójda! Ja nie jestem ojcem. Ale twoja dziewczyna mówi inaczej, kto ma rację? Po pierwsze, halo, nie jesteśmy razem. Aha, dobra. Po drugie, ona gadała o jakichś dzieciach, o których ja nic nie wiem. Dzieci, tak? Czyli mówisz Milki, że to ci porwał dziecko. Dziecko ci porwał, no ta? Nie, no, a dlaczego ty w ogóle takie rzeczy wyciągasz w ogóle? Dlaczego ty jesteś po jej stronie? No bo wiesz, no bo jak o, jest... ja też tak uważam, on coś ukrywa. Proszę bardzo, możecie iść razem przeszukać mój dom. Proszę bardzo, zapraszam, idźcie i szukajcie sobie. Z przyjemnością. Szukajcie sobie czego chcecie, ja nic nie ukrywam. Możecie tam przeszukać każdy za kamerę. Wiesz, gdzie trzyma diamenty? Wiesz, gdzie trzyma diamenty? Szybko, bym sobie wziął parę. Myślę, że może zniknęło ostatnio. Przykrość. No to teraz mu powiem te bardzo, alimenty, szukajcie. Czy abonamenty jakieś, nie, się robi, nie? Abonamenty, alimenty, ty kurczę, bzyku. Alimenty, tak. Proszę bardzo, przeszukanie FBI na chacie, szukajcie. Nie, no. Ona mi mówi, że ja to gdzieś dzieci ukrywam, nie? No to nieźle po prostu, bo ja nie widziałem żadnych dzieci. FBI! Nie ma FBI. Coś jest ciekawego, znaleźłeś coś? To jest taki mechanizm, który wymienia zbroję. Dobra, pod tym mechanizmem. Dobra, proszę bardzo, zapraszam na dół. Naciśnij mi guzik, ja tam idę. Dobra, uwaga, Emilia, jesteś gotowa? Tak, lecisz, oj, nie da się, ty! Dobrze zrobił, to czekaj. Źle stała akurat, dlatego się to nie udało. Musimy tutaj wejść, aha, ciekawe jak tutaj wygląda, czy jest to jakiś bobas? Panie ciekawe, bobas, jak stąd wyjdziesz. Nie ma pana bobasa, ej, dobra, nie ma faktycznie. Dobra, no, bo zniszczę mechanizm właśnie. No tutaj pięknie, oj, coś mi się pokiełbasiło trochę, dobra. Jeszcze jeden blok ktoś ma. No ja mam kobla jakiegoś, dobra, wywalam. Super. Dobra, no i co? Tutaj, dziecko. Proszę bardzo, możemy przyjść ukryte tutaj. Ukryte dziecko, dzieciaku, szybko! O, co to jest? Nie ma dziecka. To jest kopalnia. Ja nic nie ukrywam, nie ma tu żadnych dzieci, nigdy ich tu nie było, nigdy ich tu nie będzie i nie wiem, i ich tu nie ma, kurczę, no. Więc proszę mnie tutaj, prawda, nie posądzać jakichś rzeczy, a ty w końcu zrozum, że nie było żadnych dzieci. Ty wiesz, bzyku, co ona robi? Chodź, ja ci pokażę, co ona robi, Musisz mi powiedzieć. Ale po co ty, ale czekaj, ale czemu ty zapraszasz w ogóle kogoś tutaj bez mojego przyzwolenia do domu, jeszcze no bo, no, dobrze, proszę, ja po prostu muszę to pokazać i tyle, chodź, zapraszam. Tak, bo ty tam mówisz, że, ponoć mówisz, że to są moje dzieci, to powinienem mieć wgląd w to. Zapraszam, zapraszam. Ta, tutaj. Twoje bobasy, twoje lędźwia. Tak, moje lędźwia, tak, nie ma żadnych dzieci, to tego zacznijmy, ale dobra, chodź. Oj tutaj. No dawaj, pięknie. Look at this, no. A proszę, co zrobiła? Wchodzimy. Pokój zrobiła dla dzieci. Widzisz? I to świadczy, że były dzieci. Wow! Ale fajnie dla chłopczyka i dziewczynki. Dla chłopczyka pewnie różowe, dla dziewczynki niebieskie, nie? Tak, dokładnie. Co jest? Dobra, a co to jest? Komputer? Nie wiem, co to jest. Nie, tutaj nikt nie wie, co to jest. Że się dziecko owija, jak się w ściusiach gdzieś idzie, nie powinno. Tak, dobra, tak, dobra. Tak. Okej. A tutaj ja nie mogę, nawet tutaj patrz, są te, jak no nie, no to są te ubrania. Marek, czy to, nie wiem, zaufaj mi, nie ma żadnych dzieci, nie ma ich po prostu, rozumiesz, nie ma, nie było i nie będzie. A ona robi takie rzeczy. Komu jeszcze dufa, pewnie coś pod dywanem chowa. No ej, no co to ma być w ogóle? Może pod tymi, może pod kołyską. Dobra, jednak nie. Pod kołyską, jakiś ten, jakiś grób, nie powiem kogo.
Już wiesz. Hagiego Wagiego pewnie. Hagi Wagi normalnie, kisi misi, no. Party jest na niebiesko i na różowo. Dobra. Hagi Wagi, chapter drugi, chłopie. Jak jest tutaj przyszłościowa. Może tak, może Mareczek, to ty idź do kisi misi, a jedy do Hagiego Wagiego. Sprawdzamy chaptery drugie. To musimy przespać. Tak, trzeba dawaj. Przespać, dobra, da- nie, o nie, ja nie ma nocy. To będzie jakaś klątwa, ty. Jak się prześpimy tutaj w tym, że ja u tego, a ty u tego, to, to coś się stanie. Myślisz? Ej, a może jakby się tu położymy, to tu się otworzy jakieś tajne przejście. Może tak to trzeba zrobić. Może ona chce tu położyć jakieś dwie osoby, żeby jakiś swój tajny, kurczę, skarbiec otworzyć. A może, nie wiem, może naprawdę. Ona potrzebuje pomocy zdecydowanie. Widzisz, to są tortury. Tutaj są, nie, to są tak. Zabawki. O, masz rację, Mareczek, masz rację. Masz rację, no. No, widać, wydało się. Tutaj, patrz, jeszcze ma kastet na łapie, widzisz to? Ona, przemoc, ma? Przemoc, kastet no, na łapie ma. To już od roku chyba. No i uzbrojone zęby ma. Agresywna śmiesz. Kobieta po prostu. Śmiesz. Dobrze, Mareczek, ja mi się wydaje, że tutaj nie ma już, nie ma tu czego szukać, wiesz? Wydaje mi się, nie że ma już, wskazówek że więcej. Tak powiem, temat wyczerpaliśmy. Jak dla mnie tutaj po prostu, wiesz, nie powinno nas tutaj być, tego w ogóle pomieszczenia nie powinno być i tyle, no. Już od ciebie tutaj nie powinno po prostu być, musisz tak? Stąd odejść. Tak. A ty co tam, jak tam twoje dzieci, gdzie one są? O, możesz sobie pójść. Co, Mareczek, a? Ach, nie wiem, słyszycie mnie dobrze? Tak, tak. Tak, słyszymy. A, no to świetnie, dobra, nieważne, bo mnie tutaj, nie a, wiem, ta Emilia to chyba jakieś tutaj elektryczne prądy tutaj mi daje i ja nie mam dostępu do internetu. Nie mam żadnych elektrycznych prądów. Myślisz, no, dobra, no, może po prostu wyjdźmy już stąd, bo tu może zasięgu nie ma w tej piwnicy, wiesz? Chce mnie wyrzucić z serwera Emilia chyba, oj, chyba masz rację z chipsą, coś jest nie tak. Nie, dobra, wychodzimy stąd. Dobrze, Emilia, proszę, życzę ci powodzenia w szukaniu czegoś, co nie istnieje. Nara. Dobra, bzyku, chodź, musimy pogadać jeszcze, bo to jest to w ogóle... jest mega, co jest dziwne. Mnie to przeraża osobiście, bo ona jakieś dzieci... Krzypcon, ja tobie wierzę, nie było dzieci żadnych, mówisz, no tak? No jasne, nie było, że nie było, no przecież jakby były, to bym powiedział, nie ukrywałbym czegoś takiego. No a dobra, ona, wiesz, ona jeszcze tydzień temu pamięci nie miała, a teraz no nagle, właśnie, wiesz, przypomniała sobie i nagle jakiś dzieciak gada. Szybko, no ja ciebie znam dłużej niż Emilię, więcej z tobą odcinków nagrałem, no nie mogę wierzyć Emilii, jeśli ty tutaj jesteś taki, wiesz, dziękuję ze mną ci, takie bzyku. Rzeczy robisz. Cieszę się, że wspierasz mnie w tym ciężkim czasie, patrz jak podgląda. No patrz, no machamy sobie, pomachaj, to jest takie przyjacielskie. Co to, Emilia? Wy... Dobra, nieważne. Nie mów tak! Nie, żartowałem oczywiście. Dobrze, Mareczek, idź w takim razie do siebie, jakby co, będę się pójdę odzywać do w tym siebie, temacie. Szczycone. Słuchaj, ja nie wiem, my musimy zrobić zbroję. Ty jesteś najlepszym lekarzem tutaj, prawda, na tym palionowie, więc mi się wydaje, że powinieneś jakiś takiego, kaftan bezpieczeństwa założyć. I ja myślę, że jakiś lek dla niej znajdziemy, bo to jest podejrzane. Ja lecę tymczasem do siebie na chatę odpocząć, a ty leć do siebie. Trzymaj się, musimy coś z tymi bobasami zrobić, nie? Nie znaczy, będą nam na głowę. No nie trzeba nic z nimi zrobić, bo ich nie ma. Trzeba z nią coś zrobić, żeby ona przestała myśleć, że one są. Dobra. Czym się ciepło, do zobaczenia. Na razie się puść. Dobrze, widzowie, no jak widzicie, sytuacja jest napięta i no co, ja nie wiem za bardzo, co mam o tym myśleć, w każdym razie, no tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie, zapraszam na plusa, gdzie są dodatkowe odcinki, na których robimy rzeczy takie poboczne, prawda, też na palionowie. Zapraszam, widzimy się jutro, pozdro, pa.